Jest ten czas, kiedy niebo jest na tyle jasne, że kontrasty nie są mocne i wszystko wygląda pięknie. Zresztą Lwów wygląda pięknie, chyba nawet wtedy, kiedy ma kontrasty. Wieża Korniaktowska przy cerkwi Wołoskiej. Piękny dar gospodara wołoskiego. Wtedy, kiedy Jagiellonowie brali ich pod protekcję. A tu na prawo, najpierw na pierwszym planie Arsenał Królewski, a zaraz za nim kopuła kościoła dominikanów, bardzo, bardzo charakterystyczna. I znowu cerkiew wołoska. Ręka sama gdzieś tam ucieka w tym kierunku. Nie bardzo jestem sobie w stanie wyobrazić, jak można tego nie filmować. Fronton Arsenału Królewskiego. A z przodu pomnik Fiodora, którego w czasach sowieckich przemianowano na Fiodorowa, żeby brzmiało bardziej rosyjsko, podczas kiedy gość nie był Rosjaninem. Tam ulica Ormiańska, jakby troszkę bardziej pusta. A tu, no właśnie, tu jest ten piękny, rokokowy kościół dominikanów, w jednym wierszu nazwany Biały Cud Dominikanów. Najczystsze rokoko. No chyba z tego miejsca kościół wygląda najwspanialej. A niebo jest właśnie takie, jakie najlepsze jest zdjęć. Końcówka ulicy Ormiańskiej wygląda tak. To jest ten zamknięty, ślepy koniec ulicy Ormiańskiej. Ormiańska zdecydowanie cichsza. Zaułek Ormiański w ogóle jest zamknięty, więc już to powoduje, że Ormiańska jest cicha. Co nie znaczy całkiem pusta. Thank you.
Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mnie do niej tęskno już. Zaraz na zimę się tam na konto, kupię jej podróżnie. I wychodzimy na wprost cerkwi preobrażeńskiej, a dawniej kościoła Trynitarzy. To był taki zakon specjalizujący się w wykupie jeńców z niewoli tureckiej. Zakonnicy znali turecki, znali tatarski język, wykupywali jeńców z niewoli tureckiej. I dochodzimy w ten sposób do ulicy Krakowskiej. Krakowska będzie przecznicą. Jeszcze dziś, jeszcze wciąż mi się zdaje, chociaż szopcy pod stopą mam brud, że to wczoraj jechałam tramwajem, które z Wolno pod górę się w luk. Że to wczoraj w pasażu Hausmanu za 2 szóstki kupiłem piś bzów. Że to wczoraj w gałęziach kasztanu Ląski Słowik nam śpiewał do snu. Moje serce zostało we Lwowie, w moim mieście zieleni wzgórz. A ja chodzę po świecie i ten żal ciągle mam i nie mogę zapomnieć, że kiedyś, że tak. Moje serce zostało we Lwowie, dzieli nas 1000 lodów i mórz. Zatrzymało się w drogi i ponowi. Ja w Tuliś, kiedy gość, ani ruch.
gołębi Wiesława na rynku. Król Jan III z pomnika się uśmiał, jak rystany przeszoczy wody. Badziora nocą sztajeta nam brą. Moje serce zostało we Lwowie, moje mieście na stanowi tór. A ja chodzę po świecie, a ja nigdy przez świat tyle dni wody miesięcy ja. Zatrzymałam się w drogi po łowie, okradziona z mych marzeń znów. Ale musi przyjść się tyle Lwowie, z naszym sercem połączy się znów. Kochany Lwów, ale musi przyjść dzień, gdy we Lwowie z naszym sercem znów połączy się nasze wspaniałe, rozśpiewane, królewskie, polskie miasto! Na wprost kolegium jezuickie. Szkoła, do której uczęszczą Jeremi Wiśniowiecki i Bogdan Chmielnicki. Chmielnicki jest na tablicy Wiśniowieckiego, jakby nie pamiętali. No i kościół jezuitów. Fronton jest w remoncie. Piękny kościół. Wzorowany na włoskim El Gesù. Wieża się prezentuje pięknie. I kolor nieba jest taki, że chyba trudno o lepszy kolor. I teraz już bryła katedry z kaplicami dobudowanymi na zewnątrz. Kaplice dobudowane na dawnym cmentarzu. Na wprost pięknie wyglądająca ulica Ruska, zamknięta z boku cerkwią wołoską, z wieżą korniaktowską, od której żeśmy teraz zaczynali, ale z tyłu na wzgórku dwuwieżowy. Teraz nie widać, że jest dwuwieżowy, ale zaraz będzie widać. Dwuwieżowy kościół karmelitów, ale moment, bo prezbiterium katedry jest czymś, czego nie da się ominąć. I kamienica narożna, sztolc Wolfowiczów, która mi dzisiaj zapadnie w pamięci bardzo. Zawsze ją lubiłem, ale od czasu, jak zawisł na niej mój dron, to będzie dla mnie wyjątkowo godna zapamiętania. No i ulica Halicka. Ulica Halicka. Kaplica Boimów, piękna nagrobna kaplica patrycjuszy pochodzenia węgierskiego. Ja tu wejdę w ten zaułek, bo to też jest coś, czego się nie da ominąć. Plac katedralny, tu jest ciszej niż gdzie indziej.
Nie ma tu tych masowych śpiewów, które się zdarzały jeszcze w tamtym roku. No, natomiast ta ulica była kiedyś bardzo taką uliczką mało znaną, a w tej chwili, proszę bardzo, jest jedną z ruchliwszych. Chyba ładniej oświetlony niż bywał, bo chyba się ktoś nauczył oświetlać prawidłowo. Także eksponuje, ale nie nachalnie. Jestem na Halickiej. Tuż przy katedrze. To jest tył pomnika Mickiewicza z herbem Wielkiego Księstwa i Lipieckiego i Orła, czyli herbem Rzeczpospolitej Obojga Narodów. I tu w tej chwili kamienica Sprechera, zupełnie ciemna. Może to ma być jakiś remont. W ogóle zresztą ten fragment jest tak jakby właśnie do remontu przyszykowany, ale Mickiewicza się nie da nie pokazać. A teraz katedra za pomnikiem naszego narodowego wieszcza. Wieża ratuszowa i katedra oczywiście. Dominuje w widoku. Nie jest przysłonięta, bo ona jest tak zbudowana, że poprzytulały się do niej budynki. Plac kapitulny, czyli obecnie katedralny, jest maleńki. W związku z tym katedry nie można zobaczyć z bliska. Stąd można. Dużo lepiej widoczny, bo oświetlenie jest jednolite. A jak próbuję przejść na drugą stronę ulicy, myślę, że się uda, bo jest pusto. W końcu jest druga w nocy. To coś do czegoś zobowiązuje. Oj, mamy pięknie kościół Bernardynów widoczny. Kościół Bernardynów. Nie wiem, czy wieżę widać. Na ekranie jej nie jestem w stanie zauważyć, ale może będzie na końcu widoczna. Baszta Glińska i wieża Bernardynów. Ale ulica prowadząca do synagogi. Tu po lewej stronie nieoświetlone miejsce. Tam jest, te są tablice z nazwiskami pomordowanych Żydów lwowskich. A miejsce nazywa się Placem Trzech Synagog. Ja widzę dwie. Nie wiem, gdzie jest miejsce na trzecią, no ale to nie jestem
biegły aż tak w tym. Oho. Przejdziemy sobie tym tajemniczym przejściem. Tak, znowu restauracyjki, wprawdzie puste. I znowu właśnie taka huśtawka. Jedne miejsca ożywają, inne są wygaszane. Chyba jakaś wycieczka z Izraela, bo są tam właśnie, gdzie jest ten symboliczny cmentarz żydowski. W miejscu, gdzie była najstarsza synagoga lwowska. Widać łuki. Kawiarenki jak akwaria, ale w większości przesunęły się na pole. No, tam jeszcze można zerknąć w podziemiach też są sale, no tyle, że puste. No i to jest fragment murów miejskich. Też wykorzystany jak restauracja. I znowu ta restauracja straciła. Jedne zyskują, drugie tracą. I dochodzimy do plant lwowskich. W podziemiach arsenału, to jest arsenał miejski, no też są oczywiście, jak żeby inaczej. O, proszę, też są restauracje. To jest ściana arsenału. W arsenale jest muzeum, zbrojownia. Są zbroje husarskie, są zdobycze spod Wiednia, są pamiątki po wojnach wielkich, wojnach Rzeczpospolitej. No i piękne płótna. Między innymi Grunwald. Fantastyczny. Moim zdaniem ładniejszy niż Grunwald znany powszechnie Matejki. Tam widać wieżę telewizyjną kolorową, iglicę. I wracamy do cerkwi wołoskiej, czyli obeszliśmy Stare Miasto.